z tym wielkim kilofem wyprawa po zapasy. Twoi znajomi to też wilki? No. Masz szczęście, że miał tam była. To najlepszy chirurg w Seattle. A jak nazywał się on, ten mężczyzna? Owen. Mel. Owen. Abby. A pies to Alice. Nie lubię psów. No bo one nie lubią ciebie. Wszystkie wyszkolone, żeby cię gryźć. Ta droga prowadzi do centrum. Droga zaczyna się przy kaskadzie. Poprowadzę nas, jak tam dojdziemy. Te mosty pozwolą nam przejść przez kaskadę? Tak. Wszystkie? Tak. Raptem w kilka godzin? Nie kłamię. Dobrze. No w końcu chodzi o życie jego, nie wiem, siostry? Matki? Ciężko określić relacje, tak na 100%, ale chyba rodzina. Gdzie to? To tutaj. No daj mi moment. Sekundkę. No ja, no, na pewno jest coś, co mogę zrobić. W dalszym ciągu nie. A jeśli nie znajdziemy tego, to będzie twoja znajoma? Będzie musiała zoperować ją tym, co ma pod ręką Owen. To nie... To byłby kiepski pomysł. Myślisz, że przeżyje? Jak znajdziemy zapasy, to tak. Ma niezłe szanse. No to wypadałoby się pospieszyć. No ale wiemy, że tutaj czas nie odgrywa aż takiej dużej roli. Ej, naprawdę dziwne, nie? Tu mamy praktycznie wodospad i tuż obok suchy ląd. Gdzie odpływa ta cała woda? No, ale może tu przejdę? Wcisnę się? Nie. Nie szukam zapasów. Albo czegokolwiek, co mogłoby się przydać. Nawet monetą nie pogardzę. Nie wchodź do wody. Prąd cię porwie. Wiem. Umiesz pływać, prawda? Tak. Ale nie mam zamiaru tam wpadać. To słusznie. Dobra, wygląda, byśmy tutaj mogli pójść, ale... No właśnie, to coś może być po prostu. Jakie tam balansy najwyżej wpadnie. Ej, no stop, ale byłem pewien, że coś tutaj połyskiwało. No to po co ja tutaj wchodziłem? Dobra. Poczekaj! Wow, jak? Spoko. Dziękuję. Jasne. Ja to sobie w którędą wszedł? Czy wcisnął się pod drzwiami, czy co? Nie no, rozglądałem się specjalnie, żeby gdzieś tam zobaczyć. O! Azjaci. Bo nie potrafią takich rzeczy. Oj, no może już jakieś ulepszenie. A, coś tam jest możliwe. Klarowność trybu nasłuchiwania. Okej. Nie starczy na wszystko, ale więcej ostrzy się przyda. No, kolejne drzewko. W pełni. Secret Operations. Co, na dynkę? Ja nie wiem, w którym momencie jest save, jakby co, ale... A może on przeskoczy po prostu, najzwyczajniej w świecie. W tą stronę nie wydaje się to takie trudne. A co, domniemam, że hop. I... No i na drugą stronę. Żeby nurt jej nie porwał. A, ślamazaro. To nie są już takie duże odległości, no proszę cię. Bez przesady. Zobaczmy, czy uda nam się wejść na szczyt budynku. Byłeś już na tych podniebnych mostach? Tak. Myślisz, że będzie tam sporo blizn? Serafitów. Jeśli tam będą, poradzisz sobie? Wczoraj sobie poradziłam. No tak, ale tamci na ciebie polowali. Wszyscy na nas polują. Na środków wybuchowych cały czas brakuje. Już omijam któryś pojemnik i nie mogę z tym nic zrobić.
Ale widzę, że ogólnie rzecz biorąc pogodził się z tym, że... czyli ktoś tu był. Ktoś rozumny. Więc może jeszcze zarażeni? Nie, no jak? Przecież jak małe grupki czasami korzystają z tych podniebnych, powiedzmy, mostów, no to raczej tu powinno być czysto. A co najwyżej blizny, są serafici. No, wyważone drzwi. A co my tu mamy? Jeśli ktoś tu będzie, ktokolwiek naprawdę mam gdzieś, czy jesteś wilkiem, czy serafitą, czy kurwa kimkolwiek, błagam, pomóż mi sobie wszystko, potnę sobie twarz, zastrzelę paru łajdaków z Fidry. Naprawdę wszystko, błagam, nie chcę umrzeć, nie mogę tu umrzeć, błagam, ratuj, jak mnie znajdą, to mnie rozerwią na strzępy. No i co, dostaje się? No, mam nadzieję, że zobaczymy wnętrze tamtego pomieszczenia. Jakoś. I świetnie. Bo tu jeszcze mogę się cofnąć. Co jedną kondygnację, tak? Nie, gdzie to było? Tu? Szafeczki, no, halo? Tu, o, właśnie. Cyk, proszę bardzo. I do przodu. No ale teraz, powiedzmy, w czasach apokalipsy, życie bez ręki, no, nie będzie łatwa przyprawa dla niej. Nawet jak to przeżyje. Abi, serio, byś chciała, to byś się przecisnęła. Serio. Uwaga na szkło. Relikt przeszłości. I zobaczymy. Wygląda jak rozerwany na strzępy. Na śrubki to w pierwszej kolejności. Jednak tego nie przeżył, no ale nie podpisał się, więc nawet nie wiemy, kto to. O, właśnie, no ale daj. Barykada wygląda na dobrą jeszcze trzymającą. Czy ktoś tam się wśliznął górą po prostu. Trzeba było strzelać, miałeś dwa napoje jeszcze. No, nie wygląda to na miłą śmierć. Jakby nie patrzeć. Choć w sumie miał czas, żeby osunąć się na ziemię, czyli... O, może został po prostu trafiony. Czyli jeszcze nie tak źle. Joel pokazał, że może być gorzej. To też jednak chyba z brutalniejszych śmierci w grach? W sumie? To znaczy na pewno najbardziej brutalny sposób ukazana, bo nie liczymy fatali z Mortal Kombat na przykład. No i gdzie są te mosty? Wszystko gra. Na pewno. Mówię przecież. Jaki trosliwy. Chyba spójrz gdzie. Zbliżamy się do wysokiego budynku. No nie, i serio? Jakoś tam na poziomie wieżowców? Jak? No i w sumie jak się tam dostać, to jeszcze... Kolejna sprawa. Trochę wysoko. Właśnie. Ej, Abi ma na nich wysokości? Groźnie. Ej, Abi faktycznie ma chyba na nich wysokości. Patrzcie, on się trzęsie. Jak stanę plecami, to luz, ale... Nie no, Abi, no musisz być odważna. Pięknie. Dawno tego nie było. Nie, ale w dalszym ciągu, no... Bardzo chcą, żebyśmy polubili Abi. W sumie teraz czyni dobrze, ale chwilę temu przyprawiła rogi swojej koleżance, to... Wiem, że historia i tak dalej, no ale rogi to rogi. A do rzeki nie ma co skakać, ale tutaj może po prostu w okno? Po co szarpać za klamkę, jak można swój trzybę, ale...
W sumie? Ej, tego się nie spodziewałem. Będziemy musieli pójść zygzakiem. Można zmienić broń na o. Coś głośniejszego? Czekaliście. Od 2 dni. Dokąd? Nie wiem. Z dala. Stąd. I jak najdalej stąd. Ja dalej chcę biec. Na ciebie polują? Mówiłem. Chcą zabić chłopca, bo ogolił głowę? Nie wolno tego robić. To zasada. Złamałem ją. Ran. To czemu to zrobiłeś? Sam nie wiem. Dość punkowe zagranie. Punkowe? Zdaje mi się, że nie przepadasz za zasadami. O. Chyba nie. Bro, czy tego sejfu nie ominę? Nie ma szans. Tylko musimy znaleźć kombinację. Koniecznie. O, może po prostu tu? Do naszej sąsiadki, nazywamy się Sam i James, mieszkamy pod numerem 302, nie sądziliśmy, że ktoś jeszcze tu będzie. Nie bój się, nie jesteśmy groźni. Zostawiamy w prezencie świeżo upieczony przysmak, Sam. Dziękuję za chleb ukrydziany, mama powiedziała, żebym dała wam tę butelkę wódki. No, mam nadzieję, że jest niezła. Dlaczego nie wsiedliście do autobusu z pozostałymi? Nazywam się Julia. Moja mama to Heidi. Julia. Skąd wytrzasnąłaś tę wódkę, jest wyborna. Zostaliśmy, usłyszeliśmy przerażające historie o kwaterach tymczasowych. Ludzie pozostawieni sami sobie zamieniają się w bandytów i morderców. Woleliśmy sprawiać szczęścia tutaj. Daj znać, jeśli będziecie czegoś potrzebowały, Sam. Jeszcze raz dziękuję, raz sobie razem poszukam więcej mieszanki do wypieku chleba kukurydzianego. To zdecydowanie odmieniło moje życie. To słodkie, nie, że chcecie mi pomóc z mamą. Naprawdę przyda nam się wsparcie. Lecę poszukać jakichś zapasów, ale wrócę wieczorem. Po prostu zapukajcie, Julia. No czyli normalni ludzie też jeszcze się ostali. Przynajmniej na jakiś czas, ale wyciągnijmy strzelbę. Bo takie ładnie zapowiadające się historie wcale nie muszą się ładnie skończyć. I może też między innymi dlatego nie wybijałem szyby. No i kij jest lepszy. W tym przypadku. Jeszcze dodatkowo będę mógł go później naprawić, albo w sumie teraz mógłbym go nawet ulepszyć. Ja, ale szukam kombinacji do sejfu. No boję się w jakiekolwiek drzwi wchodzić teraz. Żeby nie miała miejsca ta sama sytuacja jak z pokładu statku. Aj, no dużo wody w rzece będzie musiało płynąć, zanim ja to zapomnę. Nigdy tego nie zapomnę w sumie. No taki już jestem. Kombinacja do sejfu... nie. Ej, no dobra, łazieneczka, skarbnica, tabletek, no właśnie co jest? No. Nie, za każdym razem teraz, no to jest lekcja na przyszłość po prostu. W trakcie apokalipsy w biurze czyjegoś mieszkania sprawdź łazienkę, czy nie ma tabletek. Nie, bo sobie tam można znaleźć je zazwyczaj. Jakieś tam przeciwbólowe czy coś. Ale to głównie w amerykańskich domach. W polskich chyba apteczki są gdzieś bardziej w kuchni ulokowane. Że to zawsze matrona rozdysponowuje. Między domowników. Lekarstwa. Nie, dobra, dalej nie mamy tej kombinacji. A tu już chyba wyjście z mieszkania. Trochę się boję, że za bardzo oddalamy się od sejfu. Może numery po prostu. 304 i 303 na przykład. No jak jest gdzieś kawałek dalej. A ja tutaj będę specjalnie szukał, bo się boję, że znowu gdzieś pójdziemy za daleko. Dobra, ale... 302, 303? Ej, no? Tam było co? 2, 3? No to może być to? Co? 0, 3? Nie, 0, 4. Na to wygląda. Dobra. Ej, mamy to! I pięknie, tak dokładnie o tym myślałem, podręcznik. To się przyda.
No oczywiście. Kolejne w umiejętności. Artyleria, o rzecz ty. Brzmi poważnie. Co tam będziemy mogli zrobić? No zaraz tam zajrzę, no spokojnie. Co my tu mamy? Artylerii. No tu już mam max, ale... Czeladniczka. Jeszcze tworzenie przedmiotów, ale lip. Usprawnione ulepszanie broni białej. O, okej, to już jest lepsze. Ulepszone bomby rurowe, to już też, okej. Ulepszone tłumiki, no. Czyli pójdziemy tym drzewkiem, więc faktycznie zmuszono mnie, żebym zainwestował w szybsze tworzenie przedmiotów. Ale w sumie impet też by się przydał, bo tylko 3 tabletki. Nie? Dobra, jeszcze zostawiamy. Impet się przyda. Tak jakby nie patrzeć, zdarza mi się naparzać ludzi, nie tylko, pięściami. W sumie głównie zarażonych. Tak niebezpiecznie bardzo. Jakaś infekcja może się wdać. Zresztą nie przez krew. Nie, no musi być przez krew. Szybka śmierć może? No faktycznie ma to w wysokości. Jestem ciekaw, czy jakbym wystarczająco długo tam stał, to skomentował to w jakiś sposób. Ale na to nie ma czasu tam. Siostra, matka, ciotka. Lewa. Czeka na ratunek. Ej, i z tyłu fajnie wyglądających rzeczy nic się nie nada, serio? Dopiero ta butelka, ewentualnie. Dobra, jakieś tam bardzo podstawowe, rzekłbym, obozowisko. Czyli, o, miejsce treningowe, można. Super. Od jak dawna go używasz? Mojego łuku? Od zawsze. Dobrze ci idzie. To nic w porównaniu do Jary. No teraz już będzie gorzej. Z jej sennością. No ale sorry, ale to blizdy wstrzaskały jej rękę młotkiem. No. Ona raczej nie miała tego przeżyć. Zresztą nazywano to podcięciem skrzydeł, tak? Czyli widzę standardowa praktyka. Po prostu miażdżymy kości w obu rękach, podejrzewam, bo tam już się zamierzali za drugą. A poza tym powiedzieliby pewnie podetnijmy skrzydło, a nie liczba noga. Jakby chcieli się tylko jedną ręką zająć. Nie, aby nie o to chodziło. Nie oschychanie w miejscu. Chyba to jest w sumie jedyna droga? Nie, niekoniecznie. Chyba na pewno wszystko stamtąd wziąłem. Widzę butelki, jakieś coś, dobra, spoko. Ale czy... Właśnie, czy ja wolę cegłę? No mam już cegłę, dobra. Czy butelkę? Nie ma co podmieniać na siłę. Co, zarażeni? Tak zwane demony. O, i coś grubszego też tam słyszę. A może można tu jakoś? Ej, czy ja byłem w stanie... Czy to się odbije? Tak to bym po prostu tam bombę wrzucił, wiecie? A zaraz za tym. Hop. Najgorsze, że nawet nie będzie widać efektów, ale wrzućmy jeszcze jedno. No, to już chyba coś tam wywołało. Nie sądziłem, że widzą. Jestem w kiepskim miejscu na przyjmowanie gości. O! O, o! Tam ostrza. Ostatnie. No to kiepsko to widzę. O, eksplozja. No. Dobra, wystarczająco daleko, ale o co mało bym spadł tu. Dobra, ale to chyba byli wszyscy. Jak zwykle, dało się lepiej. Ale jakoś poszło. Straciłem ostrza. Trzeba sobie szybko zrobić zaraz. Jeszcze tego by brakowało, żeby został gdzieś tutaj ugryziony. Tapsy, 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 tapsy. Nie mam pojęcia. Ej, właśnie, o, rozejrzyjmy się. No, kogoś na pewno tu zabiłem, rzucając bombę.
i wygląda na klikacza. Nie, dobra. Po prostu ciekaw, czy zmarnowałem dwie bomby rurowe, czy jednak miało to sens. Ktoś tam zginął, no. Nie, 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 nie. Tu bym uciekał prawdopodobnie, ale teraz skoro już wyczyszczone, to nie ma szans, żebym nie przeszukał wszystkiego wzdłuż i wszerz. Ja sobie nie sądziłem, że narciarsko oknami wylecą. O. Dobra, i co możemy zrobić? Przede wszystkim hop. I od razu do pełnego zapasu. Czemu nie? A może Nie, bardziej Znowu do maksa. Ej, ale szmat? Gdzie jeszcze są potrzebne szmaty? Przy ostrzach nie są, a z czego rękojeść? Dobra, kolejny pojemnik, ale ej. Tu już można przeładować. Chyba najrzadziej wykorzystywana przeze mnie broń. Ej, w sumie jeszcze rzadziej niż kusza? Nie, właśnie kusza jeszcze rzadziej. Chyba trzeba się na kuszę przerzucić. O, właśnie. Zresztą, ej, teraz znalazłem bełty, to można było po cichu zrobić. Dobra. No to spieszyłem. Ale tylko trochę. Dobra, Abi na pełnym zdrowiu. Co normalnie w przypadku Eli by cieszyło, ale tutaj. Ja na przykład chyba wiem, że trzeba przynajmniej dostać się do bazy wilgów. Przynajmniej, że chyba to się jej uda, na to ma jeszcze czas. Nie, ale martwi mnie jedno. Byłem w łazience i nie znalazłem tabletek. A niewiele mi potrzeba do ulepszenia. Nie wiem, gdzie to było, ale słyszałem dźwięk podniesienia. Spoko. Trzy czwarte nożyczek. Czyli takie jakby całe, ale bez jednej rękojeści. Czy tam rączki. Uchwyt. Ej, a ten też można? Dobra, chyba przeczesane. Ale no tu była ta łazienka przecież. Była łazienka dla gości, bo to wygląda na jakąś restaurację. No ale była. Tabletek brak? Ja rozumiem, że tutaj inne rzeczy się znajdują, bo to łazienka niedomowa, ale... Ale aż szkoda. Nie, ale w sumie kiedyś muszę tam po prostu przyjąć inną taktykę i zamiast czekać, aż oni przyjdą do mnie, to gdzieś pobiegać faktycznie między pomieszczeniami. No to by musiało całkiem dobrze wyglądać. Takie przedzieranie się. Zresztą parę razy już tak było. Ale to zawsze wynika z, powiedzmy, potrzeby chwili. Co jest mądrzejszym rozwiązaniem, moim zdaniem, w tym danym momencie. Stąd tyle śmierci. Nie, ale tak serio, oprócz tych samobójstw, to... Woda płynie tu bardzo szybko. Chyba Abi nie zginęła jeszcze, nie? No, jesteś bardziej skoczny? A, skoczysz w lepszym miejscu, no. Można było. No, Abi popisała się rozwagą teraz. No i młodemu na plecy, a co tam? Po co on jest potrzebny? Nie no, w sumie teraz jak nigdy. Nie, ale w sumie jestem trochę zdziwiony, że spotkaliśmy zarażonych. No niby jakieś małe grupki tutaj. Może to są właśnie pozostałości po tych małych grupkach. No, przeczytajmy, co tu się wydarzyło, ale najpierw. Tam jeden mu został jeszcze. Panie, co tu zaszło? Co to? Nie wiem. To przecież wilk. Są nas tysiące. Znasz każdą bliznę? Nie nazywaj nas bliznami. Jasne. Dobra, Horace, Erin wymienili swoje towary za mąkę, papierosy, sól, owoce, puszce, pastę zębów, tampony pod paski, przyprawy, kumin, oregano, papryka, kurkuma, cynamon i tak dalej. Miał oczy szeroko otwarte, przydałoby się nam trochę jej amunicji. No, i po co ci to było? Nie, dobra, zaraz przeczyszczymy tą lokację, ale zrobimy to w następnym materiale. Chyba wydaje mi się, że już w kolejnym dotrzemy do szpitala i weźmiemy lekarstwa. Później jest tylko droga powrotna. I amputacja. A później wszyscy giną. Wielki klimaks. The Last of Us Part 2, pewnie. Choć w sumie. Zobaczymy. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!